W Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się spotkanie informacyjne na temat transplantacji. Akcja Drugie Życie to już jest czwarta edycja, trzeci rok. Jest to edukacja społeczeństwa. Edukacja społeczeństwa poprzez młodzież. Docieramy do młodzieży i oni na różne sposoby, każdy inaczej, każda szkoła inaczej, rzeczywiście no, własną wyobraźnię wykorzystują, żeby uczyć innych, żeby uczyć swoich najbliższych, swoje środowisko, swoich przyjaciół, znajomych i rzeczywiście efekty są naprawdę wspaniałe. Ta akcja ma na celu uświadomienie ludziom, jak ważna jest transplantacja organów. No bo takie na przykład spotkanie, każdy sobie weźmie takie oświadczenie tutaj, no to każdy tam przemyśli swoje zdanie i kto chce, to się oczywiście podpisze i jest za tym, żeby oddać swoje organy. Transplantacja narządu, która dotyczy nerek, wątroby, każdego innego narządu, jest absolutnie uznaną metodą leczenia. Nie jest to metoda badawcza, nie jest to metoda w formie prób czy eksperymentu. Uznana normalna metoda leczenia zarówno w Polsce, jak i na świecie, w Europie. U nas właściwie nie mówiło się o przeszczepieniach, nie mówiło się o tym, że te narządy mogą ratować życie innych. Zresztą tak jak ludzie mówią, że inni, ci, którzy odeszli, mogą żyć w innych, pozwalając żyć innym. Średnio rocznie wykonuje się około ponad 1000 transplantacji nerek. I jest to, no taki wynik jest, zwiększa się w ciągu ostatnich 2-3 lat, a jeszcze raz powtarzam, udział ludzi, może nie tyle pacjentów, pacjent czeka na przeszczep, ale ludzi, którzy mogą pomóc, jest no, niezbędny. Chcemy się oddzielić, pokazać, że można oddać kawałek siebie i żyć dalej, że to nie szkodzi niczemu, wręcz pomaga, bo mamy ładne, szczegółowe badania. Podpisałeś już oświadczenie woli? Jeszcze nie, ale właśnie dzisiaj zamierzam to zrobić. Czy to jest trudna decyzja?